Pochwalony Jezus Chrystus. Oglądacie ten Zoom, aby obudzić serca, aby obudzić nadzieję, aby nasze serce rosło. Po to jesteśmy razem w tej wspólnocie, którą możemy nazwać Zoomem. Dzisiaj Ewangelia mówi o owocach 60-krotnych, 100-krotnych, o glebie żyznej. Posłuchajmy. Posiane ziarno w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jedno 100-krotny, drugie 60-krotny, inne 30-krotny. Gleba to człowiek i gleba żyzna to jest taki człowiek, który słucha słowa i je rozumie. Rozumie Słowo Boże, patrzy i widzi. To jest człowiek, który przynosi plon, owocuje jego życie, owocuje w Bogu. Jak ważne jest takie trwanie przy Bogu, że ja rozumiem, że ja się w tym jednoczę z Jezusem. Czasem pozostaniemy na nierozumieniu po ludzku, zwłaszcza gdy jest cierpienie, gdy doświadczamy prześladowania, gdy doświadczamy śmierci, ale możemy rozumieć w Chrystusie, czyli ten ból, z tym bólem, którego doświadczamy, przytulić się do Boga, być z Nim razem w drodze krzyżowej. I to jest to rozumienie duchowe. Ale też wiele rzeczy w życiu potrzebujemy duchowo rozumieć, widzieć, jak Bóg nas prowadzi. A jak to się dokonuje? Przez refleksję w życiu. Przez to, że zatrzymujemy się na tym, co się dzieje w ciągu naszego życia. Zachęcam do tego, żebyśmy wgryzali się w Słowo Boże, żebyśmy wgryzali się w nasze życie, w znaki, które Bóg nam daje, w modlitwę, żebyśmy zadawali Bogu pytania, żebyśmy Boga szczerze prosili o coś, czekając, że nam odpowie przez drugiego człowieka, przez sytuację. Bądź tym, który prosi codziennie o Ducha Świętego, bo On jest światłem dla naszych oczu. On jest naszym rozumieniem. Jak czegoś nie rozumiesz, to wołaj o moc Bożą, o Ducha Świętego. Błogosławię Wam na cały dzień i na zatrzymanie się na tym Słowie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wołajmy do Ducha Świętego. Płomieniu przyjdź, ogarnij nas całych, abyśmy żyli w Tobie. I tutaj możemy kliknąć poniżej, jest ten utwór Mocnych w Duchu. Do zobaczenia.